Cześć, witajcie. Znajdujemy się w hotelu Arłamów. Dzisiaj w sektorze gości moim rozmówcą jest czołowy polski himalaista Marcin Kaczkan. Cześć Marcin. Cześć, witam. I himalaista, który należy do ścisłego grona Polaków, którzy zdobyli szczyt K2. Miało to miejsce 5 lat temu. Traktujesz to dzisiaj jako swój największy wyczyn sportowy w karierze? No może bym tego nie nazwał największym wyczynem, ale na pewno jakiś taki bardzo cenny krok. Zwłaszcza, że K2 nie było łatwą górą. Trzy razy podchodziłem, dopiero za trzecim razem się udało, więc no, sukces ten był dla mnie bardzo, bardzo taką miłą nagrodą. Do trzech razy sztuka sprawdziło się to powiedzenie w Twoim przypadku. Jak zapamiętałeś ten atak szczytowy na K2? No, pamiętam go bardzo dobrze, ze szczegółami. Tak naprawdę na szczycie nie było kompletnie żadnego widoku. Było biało, już zaczął padać śnieg. Spędziłem na szczycie może 10 minut, może 15 maksymalnie. Była na tyle późna pora, że no musiałem po prostu jak najszybciej schodzić i w zasadzie tyle. No właśnie, bo była godzina 14:55 i czy ty wchodząc tam miałeś poczucie upływającego czasu? No bardzo dobre pytanie. Ustaliliśmy sobie, tak jak powinno się robić na wyprawie, taką godzinę alarmową, godzinę 15. Co oznacza, że cokolwiek by się nie działo, o 15 trzeba robić odwrót. Ja, będąc już niedaleko szczytu, była godzina 11, spotkałem akurat Janusza Gołąba, który był chwilę przede mną na tym szczycie i schodził. No tak sobie wykalkulowałem, że mamy bardzo dobry czas, szczyt jest niedaleko, godzinka drogi, więc nie ma się co śpieszyć. No i tak, to było oczywiście bardzo nieracjonalne i pokazuje, że już świadomość na tej wysokości troszeczkę nie działa tak, jak trzeba. No i tak sobie wykombinowałem, że jak się nie mam co śpieszyć, no to mam jeszcze dużo czasu i mogę sobie spokojnie, powolutku na ten szczyt iść. No teraz oczywiście z tej perspektywy wiem, że to była głupota straszna, ale okazało się, no tuż przed szczytem syrknąłem na zegarek, okazało się, że jest 14:30 i w tym momencie troszeczkę otrzeźwiałem. Padł na mnie trochę strach, że mogę nie zdążyć do tej 15. Zacząłem jakieś robić sobie kalkulacje i różne myśli typu... Ale miałeś takie poczucie, że jeżeli zobaczysz, że jest 15, na pewno będzie odwrót, że już nie będziesz ryzykował? Właśnie, tutaj też biłem się z tymi myślami, bo tak, z jednej strony mówię, no dobrze, no będzie 15, do szczytu będzie 5 minut i co, mam zrezygnować, a z drugiej strony, no kurczę, byłem wtedy kierownikiem, sam te zasady ustaliłem i co, i mam się ich nie trzymać, tak? No więc, no troszeczkę tak, byłem w niekomfortowej sytuacji i zacząłem praktycznie prawie, że biec na ten szczyt, no jak to można biec na tej wysokości oczywiście, ale no, biegłem na sam wierzchołek, patrzę na zegarek, tam była ta 14:55 czy 6, już nie pamiętam, więc z ulgą odetchnąłem, że jednak zdążyłem przed to 15. I od razu odwrót. No powiedzmy tam te parę minut na szczycie i odwrót. I to już był wyścig z czasem, jeżeli zauważyłeś, że jest godzina 15, jesteś na szczycie K2, zostało ci niewiele czasu tak naprawdę przed zmrokiem, żeby dojść do obozu Czwartejna. Znaczy to nie było jeszcze, nie była to sytuacja jakaś taka bardzo, nie wiem, nietypowa, czy sytuacja, no, powiedzmy, bardzo niebezpieczna, tak? Godzina 15, no, o tyle, że pogoda zaczęła się wtedy już psuć, niestety. Do obozu Czwartego w dobrych warunkach to są no, 2-3 godziny nawet zejścia, więc nie jest źle. No podczas zejścia oczywiście, tam gdzie były liny poręczowe, to szło to wszystko sprawnie, elegancko, no ale w końcu te poręczówki się gdzieś skończyły i największym problemem to była orientacja, żeby znaleźć miejsce obozu Czwartego. No ja tam wtedy bardzo wolno szedłem, właśnie głównie skupiając się, żeby się nie pogubić, bo no, obawiałem się, że zejdę powiedzmy za bardzo na prawą stronę, co będzie skutkowało tym, że nie trafię na ten obóz i no, wtedy już powrót z powrotem do góry byłby w zasadzie niemożliwy. Do namiotu dotarłem około godziny 19, tam chłopcy na mnie oczekiwali. No cóż, uzupełniłem. To sygnały świetlne i dźwiękowe ci wysyłali, tak, żeby dokładnie pomóc. Tak, i to rzeczywiście pomogło, aczkolwiek w takiej pogodzie ja te sygnały świetne i dźwiękowe to dopiero zauważyłem, będąc już bardzo blisko namiotu, ale rzeczywiście to pomogło, bo nie widziałem namiotu, a już słyszałem, że coś tam jest, więc
dzięki temu trafiłem dosyć bezpiecznie do tego namiotu. Dwa dni później znaleźliście się już w bazie na dole, ale tam doszło też do tragicznej sytuacji, dramatycznej sytuacji może, ponieważ Bułgar Bojan Petrow miał problemy. Zastaliście go nieprzytomnego. Czy od razu wiedzieliście, że to jest walka o życie? To było tak, bo tego dnia, kiedy my robiliśmy atak szczytowy, też dołączył do nas Bojan Petrow i on stanął, powiedzmy, pierwszy na szczycie, później stanął Janusz Gołąb, a później ja i w zasadzie te trzy osoby na ten szczyt zdobyły w tym dniu. Schodząc, Bojan zszedł troszeczkę szybciej, czyli tą noc, kiedy ja po ataku szczytowym zszedłem do czwórki, on był w trójce. I tu już były pewne symptomy, bo następnego dnia, jak schodziliśmy do trójki, znaleźliśmy tam Bojana, który spał w namiocie. I to było też, to była sytuacja trochę dziwna, no bo nie powinien spać, tak? Powinien uciekać jak najszybciej w dół. Zwłaszcza przy bardzo dużym opadzie śniegu, który wtedy był. Odkopaliśmy namiot, odkopaliśmy go, obudziliśmy go, ocuciliśmy i zszedł dalej już jakby w własnych siłach do bazy. No fajnie, zeszliśmy do bazy, wszyscy się cieszyliśmy, K2 zdobyte. Poszliśmy na odpoczynek zasłużony spać, Bojan też. No i dopiero, ja wiem, w jakichś 24 godzinach od tego momentu zaalarmował nas kucharz Bojana, który stwierdził, że Bojanek się położył spać po ataku, tak cały czas śpi i że coś jest nie tak. Więc no, okazało się, że rzeczywiście coś było nie tak. Już miał bardzo poważne symptomy obrzęku mózgu. No, podjęliśmy akcję, wszelkie procedury ćwiczone wcześniej uruchomiliśmy, czyli tam odpowiednie leki, odpowiednie zastrzyki, tlen. I po całym dniu takiej walki z Bojanem pod wieczór odzyskał świadomość, odzyskał przytomność. No, wiedzieliśmy, że wszystko się szczęśliwie skończyło. Czyli można powiedzieć, że polscy himalaiści w ciągu 2 dni uratowali go 2 razy? Można tak powiedzieć.